Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na taki troszeczkę nietypowy gambit. Gambit Halloween. No, jest to debiut. No, taki powiem szczerze, mało dokładny. Aczkolwiek na jakiegoś blica, na jakieś takie szybkie rozgrywki może okazać się sporym wyzwaniem dla strony przeciwnej. No, i już pokażę pokrótce, jak on wygląda. Zobaczymy sobie też kawałeczek partii z bardzo efektownym zakończeniem. Widziałem troszkę w internecie, pogrzebałem, popatrzyłem kilka partii. Nawet widziałem sporo partii polskich zawodników, którzy grali ten gambit. Halloween przeciwko również arcymistrzom, i muszę przyznać, że reakcje arcymistrzów były nieco zaskakujące, z tego względu, że w gambicie Halloween poświęca się figurę i często czarne oddawały tę figurę, aczkolwiek nawet jak figura nie była oddana, to Często bywało tak, że pozycja białych robiła się niezwykle skomplikowana i dająca duże szanse na zwycięstwo. Już mówię o co chodzi i o co chodzi z tym poświęceniem figury. Mianowicie, gambit Halloween rozpoczyna się ruchem E4, E5, skoczek na F3, skoczek na C6, aby pionka bronić. Skoczek wychodzi sobie na C3 i skoczek wychodzi sobie na F6. Bardzo symetryczna pozycja oczywiście jest to teraz pozycja z debiutu czterech skoczków, lecz w tym Momencie to białe decydują o tym, czy ten gambit Halloween nastąpi, czy nie, jest to posunięcie skoczek bije E5. Bardzo dziwne, jeżeli ktoś nie zna. No, poświęcenie figury w sposób tak prosty, tak banalny od razu powiem, że nie jest to prawidłowe poświęcenie i raczej nie polecam grać tego białymi. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce się, mówiąc w cudzysłowie, zabawić na szachownicy z przeciwnikiem, spróbować bardzo ostrej gry na bardzo krótkim czasie. Jak najbardziej można spróbować, znaczy to jest moja tylko opinia, każdy zrobi co zechce oczywiście, w jakiejś partii buletowej, coś, coś w tym stylu, myślę, że może działać. No i oczywiście tutaj czarne muszą przyjąć tego skoczka, bo in, w innym wypadku jest pionek za darmo. I tutaj e, białe grają posunięcie d4. W tym momencie mamy no oczywiście dwie odnogi. No, bo nie możemy sobie pozwolić czarnymi na to, żeby ten skoczek tutaj stał, bo odbijemy skoczka i tak naprawdę białe mają rozwój za to Znaczy, odbijają figurę bez żadnych tam problemów, powiedzmy. Więc albo skoczek odchodzi na pole C6, albo skoczek odchodzi na pole G6. No, i coś trzeba wybrać. No, zobaczmy na przykład, co będzie po skoczku C6. Po tym posunięciu możemy zagrać posunięcie d5, atakować od razu skoczka, no bo na tym polega cała idea tego gambitu Halloween. No i teraz jest kilka odnóg. Jeżeli skoczek zagra na b8, no to tutaj za chwilę będziemy pionka przepychać z powrotem. Ale sprawdźmy co jednak będzie jak skoczek odejdzie na bardziej aktywną pozycję. Za chwilę do skoczka b8 wrócimy. Mianowicie teraz f4 możemy próbować jeszcze bardziej przepędzać skoczka, no i Skoczek wiadomo, raczej musi zagrać na pole G6. Na, na skoczek G4 to to się może wiązać na przykład z odpędzeniem skoczka poprzez ruch H3, ewentualnie jeszcze można E5, próbować atakować kolejnego konia. No więc tutaj na G6 skoczkiem trzeba odejść i posunięcie E5. Okazuje się, że w tej sytuacji. Jednym z lepszych zagrań takich bardziej aktywnych jest zagranie goniec na C5. No i ten ruch daje możliwości takie, że tutaj jeżeli białe wbiją skoczka, czyli odzyskają figurę, poniekąd jest takie to troszeczkę zmuszenie też białych do odbicia figury, bo w innym wypadku czarne zrobią szybki rozwój i będzie w porządku. No i tak naprawdę jakbyśmy tutaj wybili skoczka, to czarne mogłyby nawet zagrać roszadę i grać na rozwój figur w przeciwieństwie właśnie teraz do białych, mimo że figury się właśnie w tym, w tym momencie jak figury się wyrównają no to ta strona, która ma szybszy rozwój figur jest lepsza w debiucie no tak mogłoby oczywiście nastąpić, myślę, że większość osób zamiast goniec na C5 zagrałoby skoczkiem po prostu na G8 no właśnie i w tym momencie trzeba by było tutaj czarne troszeczkę jeszcze bardziej gnieść, no bo jeżeli będziemy grać takie posunięcia typu goniec E2, goniec D3, goniec E3, no to czarny, czarnymi zdążymy na przykład zagrać posunięcie D6, zaatakować centrum, troszeczkę tutaj spróbować rozwinąć gońca i tak dalej. No więc figura więcej daje ten komfort czarnym, że można też w każdym momencie oświęcić tę figurę za uzyskanie pionka więcej, lepszą pozycję i tak dalej, więc trzeba białymi próbować mocno ostro grać. No i taki ruch D6 daje tutaj pewnego rodzaju komplikacje. Ja się zgadzam, że e, na przykład ruch C6 może nastąpić, ale tutaj trwała przewaga po stronie białych mogłaby nastąpić. Na przykład grając posunięcie G3, e, planować koniec G2 i normalnie grać w szachy bez figury, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Taki łańcuch pianów tutaj mógłby być niezłym, e, niezłym wyzwaniem dla strony przemysłowej, Przeciwnej. Otóż w tym wypadku należałoby prawdopodobnie wybić. Jeżeli pionek by wybił, no to jedną z lepszych opcji dla, dla czarnych w tym momencie jest Hetman F6. Tylko, że tak. Silnik nam podpowiada jedno, my pomyślmy sobie drugie, no bo silnik liczy sobie pozycję ostrą, a my musimy spróbować jak najwięcej problemów stwarzać czarnym. No i teraz taki jeden z tych problemów, który możemy wytworzyć, jest to zagranie skoczek na b5. Posunięcie przyjemne z pożytecznym z tego względu, że bronimy pionka na d6, no i grozimy oczywiście widełkami na pole c7, atakując wieżę. Przy okazji szach na króla istnieje. No więc myślę, że większość osób teraz by zagrała królem na d8. No bo nie widać nic lepszego. Czasami jak hetman wróci na d8, to jeszcze gorzej będzie, no bo skoczek c7 i hetman mana trzeba będzie oddać, więc król D8 wydaje się takim posunięciem obowiązkowym, lecz tutaj silniki na przykład lubią taki ruch jak skoczek na H6 nie pytajcie mnie dlaczego. Jakby ludzie tak zagrali, to myślę, że spokojnie gramy tutaj, zbijemy wieże. Chodzi głównie prawdopodobnie o to, że ten goniec wybije stępem, i te figury czarnych nabierają tutaj rumieńców i są po prostu silne. No ale człowiek prawdopodobnie zagrywa na D8 królem. Więc teraz moglibyśmy zagrać bardzo sprytne posunięcie goniec na E3. Tak, tak, ja sobie zdaję sprawę, że troszeczkę od gałęziń tutaj się wyprawia, ale to jest dosyć logiczne. Skupmy się też na bardzo słabym punkcie. A7 i okazuje się, że na przykład jakby tutaj Pionek zagrał na A6, no to ten goniec wskakuje na B6. Trzeba bardzo uważać, a jeżeli Pionek by na przykład zagrał na B6, no bo to też się narzuca, żeby się nieco obronić. Pamiętajmy, że są takie czasami akcje jak skoczek bije na A7, ale w tym wypadku jest jeszcze lepsze zagranie pod tytułem Hetman F3. No i w tym momencie tutaj białe uzyskują świetną pozycję. Ta wieża ma ogromne problemy. Król jest w centrum. Za cenę figury myślę, że tutaj białymi wchodzimy w te pozycje w ciemno. Przewaga białych jest na pewno. No ale y, sprawdźmy również, co by było, jakby Hetman zbił pionka na B2. No bo to też również się narzuca. No to tutaj po prostu wieża B1, czyli białe. Oddają dużo materiału za cenę szybkiego rozwoju, jak to zwykle w gambitach bywa. Gonimy Hetmana. No, i tak naprawdę, no, prawdopodobnie Hetman może odejść na E6, ale tu i tak mamy świetną grę, grając na przykład ruch G3, goniec G2. Takie plany stosujemy nawet z, ze zrobieniem roszady. Zwróćmy uwagę, że tak mamy. Yy, początek gry tak naprawdę. Nie mamy figury. Pionek jest jak wrzut. No wiadomo, na czym. No i w tym momencie też widzimy, że te figury nie są aktywne, więc białe jak szybko rozwiną swoje figury, no to czarne mają ogromne problemy. Powiedzmy, hetman jak zbije na A2, no to pojawia się znowu wieża A1. I po tym posunięciu hetman E6, tak tutaj wiążemy gońca. Lecz y, bardzo silne zagranie hetman D4. Broniące Gońca, broniące pionka, kontrolujące również pole D6. To wszystko się świetnie trzyma, i na przykład, jak skoczek by zagrał na F6, to mamy piękny ruch. Goniec C4 i widzimy pełną dominację tutaj białych figur. Wieża się przydaje jeszcze w zbiciu i kontroli punktu A7. Roszada jest na horyzoncie. Białe powinny te pozycje wygrać bez żadnych problemów. No, dużo można by było tutaj się zagłębiać w te pozycje. Ja cza cały czas powtarzam, że Gambit Halloween nie jest najlepszą opcją dla białych, ale to już mówiłem na początku filmu. Moi drodzy, w pozycji. Pod E5 ten skoczek może ruszyć na B8 i na przykład po tym ruchu gramy E5. E5 no, od razu odpędza kolejnego skoczka, no i skoczek może wrócić do y, swojej norki. No i zobaczcie, że za cenę figury w tej sytuacji te pionki są tak silne, że mogą narobić bardzo wielu szkód, ale Sprawdźmy, co by było, jakby Hetman zagrał na E7, bo taki ruch się oczywiście narzuca, działając tutaj na związaniu. No i trzeba by było zagrać Hetman E2. No i teraz w tym wypadku ten skoczek no nie ma wyjścia, musi wracać. No i po tym zagraniu, właśnie myk polega na tym, że nie ma Hetmana na D1, który by pomógł w zagraniu posunięcia D6. Więc jak należałoby teraz zagrać? Otóż, yy, moi drodzy widzowie. Ruch D6 należy zagrać, trzeba zagrać. Jeżeli tego ruchu nie wykonamy w tym momencie, to biały y, będzie stał gorzej. Zdecydowanie nie będzie żadnych szans na nic, bo to czarne zagrają posunięcie D6 i wszystko rozwiązują. Po ruchu D6, i y, po wybiciu na D6 następuje, może nastąpić taki ruch jak skoczek na D5 z atakiem na Hetmana. No i co jest zastanawiające w tym wszystkim, jeżeli Hetman D8, no to przykro mi winę tu, pozycja tutaj białych jest kompletnie wygrana, więc należałoby Hetmanem wybić na E5 i tutaj e, z zimną krwią idziemy sobie skoczkiem na C7, król D8, zbijamy wieżę i niech nas to troszeczkę nie zmyli. Ta pozycja dla czarnych nadal jest e, myślę, że dobra. Ten skoczek jest uwięziony. Jak mogłoby nastąpić jeszcze kilka posunięć? Powiedzmy B6. Taki ruch się narzuca z tego względu, że chcemy grać goniec B7, odbić tego skoczka. No i w tym momencie tutaj białymi trzeba by było e, no też e, uzbroić się w cierpliwość i grać w szachy, normalnie, jakby to nie zabrzmiało w tym momencie, czyli gramy na przykład c3, aby nie było tam bicia na b7, w każdym momencie oczywiście hetman może zostać wymieniony. I teraz goniec może zagrać na b7, należałoby wybić pionka, jak już tutaj mówię, tą figurę tracić to cho cho chociaż za coś, no i zagrać goniec e z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ta pozycja jest nadal bardzo złożona. Za wieże oddaliśmy dwie lekkie figury, lecz te pionki są nieco zepsute. Naciskamy na słaby punkt B6. Król jest w centrum. Ocena sytuacji według silnika jest nieco lepsza dla, dla czarnych, lecz to myślę, że. Bardzo nieznacznie. Ludzie tutaj e, mogą grać e, naprawdę zwariowane szachy, nadal. Coś takiego mogłoby nastąpić, ale przejdźmy do tego ruchu skoczek G8 i jak to teraz e, wykorzystać w tej sytuacji. Otóż ruch D6 to już do tego posunięcia musimy się przyzwyczaić, no i okazuje się, że skoczek może zagrać na przykład na C6. Ten ruch, Niestety nie, za, nie daje za wiele. Gramy cały czas ten motyw skoczek na B, B5, broniąc i atakując przede wszystkim punkt C7. Opieramy się głównie na tym, że nasze figury szybciej idą i starają się przeciwnika ugryźć jak najmocniej. Po biciu na D6 odbijamy oczywiście pionkiem, i nie ma za bardzo innego wyjścia jak zbić gońcem tutaj pionka. Tak mogłoby oczywiście nastąpić. Tutaj, oczywiście, jest też lepsze zagranie Hetman F6. Tylko niech mi ktoś powie, czy taki ruch jest możliwy w głowie człowieka. Bo chodzi o to, że jak zagramy Hetmanem na F6, to dajemy szacha, odbijamy wieżę i tak naprawdę gramy to samo. Tylko że ten motyw dla czarnych byłby. Najlepszy mimo wszystko, bo król D8, bicie wieży i goniec D6. No, i tutaj y, silnik pokazuje: no, niby lepszą, troszkę białych, ze względu na to, właśnie, że y, ten skoczek jeszcze stoi, zbita wieża i tak dalej. Ale to jest o niebo lepsze niż to, co mogłoby nastąpić po takich zagraniach jak. Mianowicie goniec D6 od razu, no, czarne bały się tego wtrącenia na C7, no i tutaj Hetmanem zbijamy na D6. Hetman daje szacha z opcją wymiany, no to białymi, oczywiście, goniec E3. Jeżeli Hetman zbija na D6, Skoczek zbija na D6 z szachem, król F8, i wyprowadzamy aktualnie tutaj, aktualnie wyprowadzamy fantastycznego gońca, który razem ze Skoczkiem uderzają w punkt F7. Czyli widzimy strategię białych. Białe. Drapią, męczą, gryzą jak najbardziej tylko mogą i kiedy tylko mogą. Wykorzystujemy ten fakt, żeby atakować jak najszybciej przeciwnika. Myślę, że osoby, które lubią grać agresywnie, no to mogą się w, tym, w tym gambicie Halloween nieźle odnaleźć. Skoczek zagrywa na E5 z atakiem, no więc kulturalnie trzeba odejść gońcem na B3. Skoczek na przykład na E7, tutaj wystarczy zrobić długą roszadę, aby ta wieża była bardziej aktywna. Przy okazji, król jest lekko, lekko schowany, na przykład. Ruch F6, posunięcie F4, skoczek na G4, i wieża na przykład na E1. Ta pozycja dla białych jest już totalnie wygrana. Figury wszystkie są lepsze. Goniec kompletnie stoi źle. Nawet wymiana tutaj jest dla białych w porządku. Chodzi o to, że te figury szybko idą na króla. Moi drodzy. Teraz przejdziemy do takiej bardzo króciuteńkiej partii 14-posunięciowej miłej dla oka, która się wydarzyła właśnie w gambicie Halloween. Zawodnicy mniej znani, to jest dosyć, myślę, że mało ważne, tak naprawdę. Zwróćmy uwagę tylko na posunięcia, jakie mogą tu być grane. Mianowicie. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, skoczek F6 i oczywiście skoczek bije na E5. To jest standardowe zagranie. Skoczek zbija na E5 i gramy na D4. Standardowe zagranie w gambicie Halloween. Oczywiście tutaj muszę uważać co mówię, bo to nie jest standardowe zagranie normalnie. I skoczek G6 w partii nastąpiło. No to... Białe zaczęły atakować i zagrały sobie E5. Jeżeli Hetman zagra na E7, to oczywiście Hetman zagrywa na E2, i ten skoczek i tak musi wracać na pole G8. Jednakże w tej partii skoczek zagrał od razu na G8, no i goniec na C4 aktywnie, nie pozwalając za bardzo zagrać ruch D5. Powiem wam w tajemnicy, że ruch D5 w tym momencie dla czarnych jest najlepszy. Z tego względu, żeby oddać pionka i uruchomić jak najszybciej gońca. A Figura za dwa pionki w debiucie to nadal ogromna przewaga. Lecz w tej sytuacji czarne zagrały C6. No, taki ruch powoduje to, że chce się zagrać ruch D5, żeby ten pionek bronił. Prawdopodobnie. W tej sytuacji Hetman ruszył na F3 i widzimy, białe nie dają tutaj za wygraną i próbują dać mata na polu F7. Czarne grają posunięcie F6. No i teraz od razu chowamy króla. No, widzimy, tutaj czarne, mimo wszystko silnik tu się dobrze broni, ale wierzcie mi, że jak taka pozycja by powstała, na przykład w partii dwóch szachistów o ludzkich umysłach, mogłoby być różnie. Białe miałyby bardzo duże szanse, praktyczne, tak uważam. W tej sytuacji czarne zagrały ruch D5, no i tutaj oczywiście bicie w przelocie następuje. Goniec zbija na D6. I skoczek zagrywa na E4. Z opcją oczywiście prawdopodobnie wybicia. No I w tej sytuacji następuje ogromny błąd ze strony czarnych, co wydawałoby się, że jest ruchem bardzo prawidłowym, mianowicie skoczek zagrał na E7. Gruby błąd z tego względu, że. Co znaczy tak, wydaje się, że dobry, bo wyprowadzamy figurę i, i tyle w temacie, ale błąd z tego względu, że tutaj czarne, znaczy czarne dostają taką nieprzyjemną e, kombinację, znaczy białe wykonują tę kombinację, jest to posunięcie Hetman F6, moi drodzy Hetman F6, pionek wybił na F6 w tej sytuacji co się wiąże z automatycznym matem, po skoczku na F6 król F8 i goniec na H6, taka partia miała miejsce, y, bodajże w 97 roku grała w internecie, była grana w internecie Piękny mat, Gambit Halloween. No dużo jest możliwości, oczywiście. Ja się nad tym debiutem bardzo nie będę rozwlekał. Myślę, że jakaś namiastka tutaj jest. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy jest ok, czy wam coś to co pomaga, czy, czy jest to jakaś tam ciekawostka. Zachęcam do łapek w górę, będzie mi bardzo miło. Serdecznie dziękuję za uwagę. Powodzenia przy szachownicy, cześć.